Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, klasyczna partia, klasyk klasyków, fantastyczna partia, która obiegła świat, obiegła wszelkie analizy. Tutaj wielu szachistów analizowało tę partię wiele, wiele razy. Ja widziałem już również kilka razy tę partię. Wspaniała gra Iwańczuka oraz Kasparowa. Tutaj Linares 1991. Iwańczuk w tym turnieju wygrał te zawody. Kasparow był drugi i tutaj pojedynek. Fantastyczna gra. W ogóle Iwańczuk, moi drodzy, jest takim szachistą, który potrafi wygrywać z każdym, naprawdę na wysokim poziomie, potrafi grać wszystkie w zasadzie debiuty, może nie jakie istnieją, ale generalnie potrafi grać różne debiuty po obronę sycylijską białymi i francuską czarnymi, obronę królewską indyjską, wszystkie debiuty generalnie na bardzo wysokim poziomie, wszechstronny, pracowity talent, geniusz, po prostu fantastyczny gość. Dobra, dosyć tego zachwalania. Ale to tak już jest, jak już posłuchajcie, pasja tutaj na człowieka wejdzie. Generalnie szachy są fantastyczne. Zapraszam serdecznie. Iwańczuk rozpoczął ruchem e4, c5, odpowiedział Kasparow. Skoczek f3, d6, czyli może nam się tutaj szykować wariant Najdorfa, lecz Iwańczuk zagrywa gońcem na b5. Od razu daje szacha. Bardzo mi się podoba też Ukraińca gra w szachy z tego względu, że on tak gra tymi figurami w taki sposób, taki płynny. Nieraz widziałem jego grę i na żywo, i ogólnie inne partie. Jego figury zawsze wychodziły w taki fajny sposób, że aż się miło patrzy i fajnie się ogląda jego partię. Skoczek zagrał na d7, jedna z możliwości. d4 i Kasparow zagrywa skoczkiem na f6. Moi drodzy, w tym momencie tutaj Iwańczuk robi roszadę. Ciekawe zagranie i teraz muszę się chwilę przyjrzeć, co by było, oczywiście, jakby skoczek zbił tego pionka, bo pewnie zastanawiamy się, dlaczego tutaj białe oddały tak w taki prosty sposób pionka. Tak w partii nie było, ale jeżeli by to nastąpiło, to zwróćmy uwagę cały czas na to samo, co powtarzam wiele, wiele razy, czyli oddanie pionka w debiucie za cenę rozwoju figur i nastąpiłoby na pewno wieża E1, ruch obowiązkowy. Po takim ruchu na przykład D5, od razu wskakuje C4, miazga tu się robi w centrum, związanie jest wykonane, wieża atakuje skoczka, zaraz skoczek C3 pójdzie, goniec w gotowości. Ja myślę, że dłuższej analizy tu nie ma sensu robić, dla bardziej zainteresowanych osób zachęcam do sobie popatrzenia, jeżeli ktoś jest ciekawy, na przykład po tym odejściu zwykłym na F6, właśnie jak zagrać. Otóż można by było spokojnie wykorzystać to związanie i wybić. I tutaj czarne jakby wybiły na C5, mogłoby nastąpić bardzo ciekawe zagranie, mianowicie skoczek G5. I coś tutaj już wisi w powietrzu w tym momencie. Bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja się robi. Na przykład po H6. Po H6, moi drodzy, spokojnie można by było zbić. Ach, tak się mówi spokojnie. Po król F7, zwyczajny szach gońcem. Król raczej musi wrócić do swojego obozu i gramy w szachy normalnie. Zobaczcie, figura mniej u białych i w ten sposób można by było grać. Tutaj jest taka pułapka, jak skoczek na przykład zagrałby na B6. Mamy goniec F7 i zdobywamy w prosty sposób hetmana. Oczywiście tak by nie poszło, Kasparow by to wszystko widział, ale figury czarnych są zwyczajnie skrępowane, król w niebezpieczeństwie i tu białe pola aż trzeszczą. Moi drodzy, można by było jeszcze zagrać w tej sytuacji na przykład ruch E6, ale po tym ruchu, wierzcie lub nie, wchodzą takie ciekawe zagrania jak wieża E6. Bardzo trudny ruch, ale komputer tutaj daje jasny sygnał, że to jest bardzo dobre posunięcie. Ja się w to też mocno nie zagłębiam, no ale po tym posunięciu po prostu tutaj zbijamy i takie powiedzmy komputerowe rzeczy, no powiedzmy hetman B6, hetman na przykład na E2 i tutaj robi się naprawdę niebezpiecznie. Ten skoczek w centrum stałby niezwykle silnie. No ale wróćmy troszeczkę jeszcze do tej pozycji, na przykład po ruchu E6 można by było zagrać goniec C4 z tym samym planem uderzenia na E6. Po tym posunięciu na przykład i goniec na E7, goniec mógłby uderzyć. I okazuje się, że po roszadzie można by było nawet zagrać hetmanem na E2 po wybiciu, wybicie król H8 i odbijamy figurę ze świetną pozycją z pionem więcej. Oczywiście też w tej sytuacji na przykład jakby tutaj pionek wybił, skoczek wybija i pozycja białych jest jeszcze lepsza, jeszcze stabilniejsza. Tutaj hetman B6 i skoczek C3. Normalna gra figurowa, ten król ma ogromne problemy, no jak się skoczek w centrum na E6 szczególnie tutaj pojawi, to są ogromne kłopoty. Dobra, 5 ruchów, a tu już taka daleka analiza poszła, oczywiście co by było po tym ruchu, to generalnie widać i nie można za bardzo tego pionka zbić. Po roszadzie Kasparow wybił na D4 i
Oczywiście zbija teraz hetman. Hetmana tutaj nic nie jest w stanie zaatakować. Ruch e5 nie jest groźny, bo sobie na przykład gramy hetman na d3 i kontrolujemy pole d5 i podpieramy, powiedzmy, tutaj atak na pole d6. Goniec, przepraszam, pionek zagrał na a6 w tym momencie. Oczywiście tutaj jest od razu wymiana. Szkoda pary gońców. Niekoniecznie, obrona sycylijska ma to do siebie, że tutaj jest dużo zawiłości i ciekawych zagrań. Goniec g5, h6 i co robi Iwańczuk? Wybija na f6, tak po prostu, pionek wybija na f6 i pionek na c4, moi drodzy. Te pionki mają bardzo dobrą siłę tutaj w centrum i pięknie kontrolują. I zobaczcie, że teraz po ruchu e6, powiedzmy, tutaj zobaczcie, są dwa gońce i są dwa skoczki. Co jest według Was lepsze i przyjemniejsze? Generalnie gońce są wtedy silne, gdy mają tą przestrzeń gry, mają te diagonale wolne, ale gdy pozycja jest nieco zamknięta, a taka właśnie jest, to gońce mają problem. Więc można powiedzieć, że teraz skoczki wiodą tutaj prym w tej sytuacji. Wieża zagrywa na c8 i teraz Iwańczuk właśnie zagrywa takie posunięcie, powiedzmy, arcymistrzowskie. No myślę, że tutaj sporo pomyślał sobie nad tym ruchem albo miał przygotowane, ciężko stwierdzić. Pierwszy ruch, jaki mi się narzuca, na przykład to wieża A na D1, wieża A na C1, wieża E1, może B. Takie ruchy tutaj widzę, a Iwańczuk zagrywa, uwaga, król H1. Niezwykle zaskakujące posunięcie na pozór, ale ukryty sens jest tego posunięcia. To już pokazuje, że tutaj czarne prawdopodobnie będą chciały atakować przez linię G i król już sobie tutaj fajnie się chowa. Czasami ruch F4 się przydaje i po tej diagonali nie ma żadnego szacha, ale to już takie daleko wzroczne tutaj analizy. Król H1, wyczekujący ruch, białym nic nie grozi, więc sobie tutaj król po prostu zagrał. H5 nastąpiło, posunięcie A4, nie pozwalające grać B5, łapiące przestrzeń oczywiście na skrzydle, posunięcie H4. Zobaczcie, pionek zasuwa tutaj po H4, po linii H i stara się tutaj unieszkodliwić tego króla, no po H3 zrobiłyby się tutaj może słabe białe pola, więc zostało zagrane H3 teraz ze strony białych. Goniec na E6 i posunięcie B4. No właśnie, widzimy teraz fantastyczne te pionki, one dobrze wyglądają i są naprawdę silne. Na przykład po hetman C7 zawsze mamy skoczek E2 i bronimy tego piona, więc tu się trzyma. Kasparow zagrał A5. No takie posunięcie standardowe, można by powiedzieć, które osłabia trochę tutaj te pola, dla białych oczywiście, więc po ruchu B5, no taki ruch trzeba wykonać, bić absolutnie nie wolno, szyk pionów trzymać należy, hetman zagrywa na C7 i skoczek na D2. Bronimy tego pionka na C4. Ok, i teraz hetman C5. Zobaczcie, Kasparow próbuje wymiany hetmanów, co by ułatwiło w ogóle grę czarnym. Lecz, no Iwańczuk to Iwańczuk, wiadomo, hetman D3 nie wymienia tych hetmanów absolutnie. I wieża zagrywa na G8. Zobaczcie, co się dzieje. To, co wcześniej sobie mówiliśmy. Tutaj generalnie krótka roszada nie miałaby żadnego sensu. Absolutnie ten król... absolutnie ten król tutaj w centrum czuje się zdecydowanie lepiej, niż jakby miał zrobić roszadę krótką. Widzimy tutaj gońce, pionki go nieźle bunkrują. Wieża G8 i teraz, moi drodzy, w tym momencie wieża zagrywa z A na E1. Tak po prostu. Tu jest chyba taki plan F4, żeby te wieże stały za tymi pionkami i próbowały tutaj nieźle działać. Hetman zagrywa na G5. Ups, grozi mat. No to co zagrywają teraz białe? Tak po prostu. Wieża G1. Zobaczcie, grozi mat, jest obrona i gramy dalej. Generalnie tu są perspektywy dla białych, więc tutaj białe się nie śpieszą z jakimiś zagraniami typu F4. Hetman zagrywa na F4. No właśnie, wygląda groźnie. Chce wziąć tego pionka. Hetman się trochę tutaj natańczył, ale wieża zagrywa na F1. No właśnie, zobaczcie, wieże stoją bardzo niestandardowo, taka można powiedzieć skrócona roszada troszkę u białych, ale wygląda to chyba w porządku, tutaj się nic złego nie powinno zadziać. B6 ze strony czarnych, skoczek E2 i hetman zagrywa na H6. Moi drodzy, jesteśmy w takim kulminacyjnym punkcie tej partii. Ruch ten, który tutaj białe wykonały, obiegł świat. Myślę, że większość osób, które już analizowały te partie, wiedzą, o co tutaj chodzi. Ale jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie widział tej partii, to postarajmy się oczywiście znaleźć posunięcie, które zagrał Wasilij Iwańczuk. Ruch piekielnej siły, naprawdę fantastyczne zagranie. Można sobie oczywiście zatrzymać materiał i spróbować poszukać odpowiedzi. Uwaga, jest to posunięcie C5. Ruch C5, zobaczcie, wieża może zbić tego pionka, pionek może zbić i pionek może zbić pionka na C5, a mimo wszystko taki ruch został zagrany, kompletnie pionek jest niebroniony. O co tutaj chodzi? Generalnie skoczek ma świetną placówkę na C4 i to jest cała odpowiedź w tym temacie. I teraz sobie sprawdźmy, jeżeli zbiłby tutaj pionek na C5, no to skoczek wskakuje na C4 i ten pionek jest wielką słabością, otwiera się linia D do ataku, wieża D1.
Aktywność, aktywność i jeszcze raz aktywność. Jasne, że można też zbić pionkiem tutaj z B na C, ale skoczek gra dokładnie tak samo. Nie dość, że tutaj atakuje, to jeszcze jest opcja zbicia na D6 i jest bardzo niebezpiecznie u czarnych. Czarne zbiły wieżą. I tutaj skoczek oczywiście na C4, to jest ruch obowiązkowy. Nie za bardzo widać, jak bronić tego piona, bo goniec D8, to tutaj wisi na D6 i tak dalej. Król zagrywa na F8, zwalnia tutaj miejsce dla gońca. I zobaczcie, skoczek zbija na B6, prosty ruch. Zdecydowanie goniec wraca na E8 i teraz F4. Centrum zrobione, skoczek sobie pograł, para gońców. Mało kiedy, znaczy rzadki obrazek w ogóle w szachach, gdzie para gońców jest tak pasywnie ustawiona. Moi drodzy, po tym posunięciu F5, no próbuje tutaj coś czarny, Kasparów próbuje tutaj no otworzyć tę pozycję, no szarpnąć, no bo co innego może zrobić, no próbuje, nie może być przecież tutaj zgniecony tak po prostu, ale pionek wybił, tak po prostu. Jak pionek wybije, no te pionki nie stoją dobrze, z reguły te pionki, oj, strasznie źle, strasznie nieaktywnie i nie mogą nic zrobić, no więc oj, przepraszam najmocniej, klikło mi się już tutaj na prawie koniec. Mam nadzieję, że ten spoiler na mnie nic nie zrobi. Wybaczcie. Pionek zagrał na F5 i pionek oczywiście wybił na F5, wieża wybiła na F5 i w tym momencie wieża zagrywa na C1. Zobaczcie, ważny jest właśnie sens gry, ten przebieg tej partii, nie tam efekt końcowy, powiedzmy, no właśnie teraz przestawiłem ten obrazek na chwilę, ale właśnie ta droga, która tutaj jest, powiedzmy, torowana przez białe. Wieża zagrywa na C1 i tam są już jakieś plany wejścia wieżą. Król zagrywa na G7 i teraz kolejny ważny moment tak naprawdę w tej pozycji. Jak zagrać białymi? Co zrobić białymi, żeby tutaj dobrze to rozegrać? Otóż piekielnie silny ruch G4. Piekielnie silne piony. Ale co będzie, jak pionek zbije w przylocie i zepsuje te piony, a tu za chwilę grozi mat? Oczywiście zbija hetman. Nie można nigdzie królem ruszyć, bo ta wieża ma problem. Generalnie też jak król zagra na przykład no, na F6, no to jest hetman tutaj na C3. Tu za chwilę dostają czarne mata. No, w siedmiu ruchach myślę, że tutaj arcymistrz sobie spokojnie da radę. Generalnie tutaj i tak broniony jest pionek, wieża ginie, więc nie ma chyba co analizować. No ale w tej sytuacji jak hetman zagra na G6, jest ruch hetman na C3 znowu z szachem, goniec F6, wybijamy. Chyba dalej nie ma co analizować, hetman więcej, tak po prostu. Więc wróćmy do pozycji po G4, no wieża wraca na C5. No właśnie, wieża wraca na C5 i co robią białe? Moi drodzy, białe teraz oczywiście wymieniają, pionek bije i skoczek C8. Nie dość, że jest atakowany goniec z tempem, to jeszcze ten pionek ma szansę tutaj do pola przemiany, tylko trzeba bardzo uważać, jak pionek ruszy na B6, jest goniec C6 z szachem i mogą być kłopoty. Dla białych oczywiście. Goniec zagrywa na F8 i teraz Iwańczuk pokazuje tutaj pełną dominację i zagrywa hetmanem na D8. Zobaczcie, co się dzieje, rzadki widok. Te figury tutaj stoją fantastycznie, grozi wzięcie po prostu gońca, no ale jest hetman G6. I jeżeli byśmy tutaj wzięli tego gońca, to po hetman D3 mogłyby być kłopoty dla białych. Nie dość, że skoczek jeszcze wisi, to jeszcze na H3 grozi mat i ta pozycja się nieco wyrównuje. Białe musiałby się trochę tutaj jeszcze napocić, ale po co dawać szansę przeciwnikowi i brać figurę, która i tak stoi marnie w tym momencie. F5, moi drodzy. Poszło zagranie F5 i oczywiście wybić nie można, bo tutaj już jest koniec partii, więc po tym posunięciu hetman zagrywa na H6 i jest kolejny piekielnie silny ruch G5. Atakujemy hetmana, hetman idzie na H5, jakieś opcje tutaj jeszcze istnieją, lecz po kolejnym zagraniu białych robi się niezwykle trudno i tutaj wieża zagrywa na G4. Moi drodzy, wieża G4 nie pozwala tutaj hetmanowi w żaden sposób wyjść, ale jest przecież bicie pionkiem i grozi wzięcie wieży, wieża odchodzi, hetman wychodzi. Nie, moi drodzy, są wtrącenia w szachach, skoczek F4. Jakże subtelnie i mocno i fantastycznie. Skoczek F4, hetman H8. Zobaczcie, co to ma znaczyć. Przecież to jest... To jest koniec partii, moi drodzy. To jest prawie koniec partii z tego względu, że no zobaczcie, wszystkie figury stoją na ósemce. Gońce w ogóle nie pograły w tej partii, aż dziwne. No i po tym ruchu hetman po prostu zagrał na F6, król H7, wieża H4. Kasparów poddał partię, no wiadomo, tutaj grozi mat.
Partia naprawdę fantastyczna, pełna dominacja tutaj skoczków nad gońcami, rewelacyjna obrona sycylijska w wykonaniu Iwańczuka. Ja w ogóle chyba tego Iwańczuka muszę więcej analizować, bo wiele fantastycznych partii jeszcze rozegrał w swojej karierze. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, cześć!